Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, chyba 9. Zagrajmy w Rebel Cops. Jest to prawdopodobnie przedostatni odcinek Zagrajmy w z tej serii, bo jeśli dobrze liczę, zostały nam właśnie już tylko 3 misje fabularne. Tak więc zobaczmy tutaj. Wspólnota Kolory Życia. Po wysadzeniu labu narkotykowego Zuje wpadł w panikę i postanowił szukać pomocy u sił nadprzyrodzonych. Wysłał Alfinę Berik, swoją zaufaną księgową, aby odszukała legendarną wróżkę Krzysztofę Kieslewską we wspólnocie Kolory Życia i zapytała ją, co zrobić ze zbuntowanymi policjantami. Ponieważ Zuje darzy Alfinę nadzwyczajnym zaufaniem, może naznać wszelkie słabe punkty jego organizacji. Obszar chronią ogrodzenie i fosa. Fosa? Okej. Nie będzie łatwo wejść do środka całą grupą. Jedyny sposób jest przejęcie odpowiednio dużego transportu, który nie wzbudzi podejrzeń u strażników. Bracia Darden, którzy zaopatrują Kolory Życia w żywność i inne towary, będą jechać dziś do wspólnoty swoją ciężarówką. Musimy przygotować zasadkę i ich zatrzymać. Najstarsi członkowie wspólnoty są jednocześnie najlepiej uzbrojeni i najniebezpieczniejsi. Spotykają się codziennie w kościele, by przeprowadzać dziś rytuał zjednoczenia z leśnymi duchami. Przebiega on w 5 etapach, a po każdym z nich biją w dzwon. Gdy rozbrzmi on 5 razy, ceremonia się skończy, a wszyscy wrócą do swoich spraw. Oznacza to większe prawdopodobieństwo, że was zobaczą, a to równałoby się z końcem naszej operacji. Wróżka Krzysztofa nie ma stałego planu zajęć. Niekiedy ludzie czekają na nią całymi godzinami, a nawet dniami. Alfinę Berik najpewniej będzie można zastać w domu Krzysztofy. Na pewno wyróżnia się na tle pozostałych. No i dostarcz Alfinę do punktu ewakuacji. Okej, czy trzeba ją skuć i zabrać, niestety. Dobra, to nie jest jakaś mega duża akcja, no ale jednak... Tak, wolałbym mieć kogoś właśnie z tym talentem, choć do zatrzymania. Albo z cierpliwości. Panini ma cierpliwość, nie ma zatrzymania. Stila nie ma. Alfa i po... Jego w ogóle nie wzięłem na ani jedną akcję od dłuższego czasu. Szczerze, ja bym któryś, kurde, z tych lepszych wziął, nie? Dobra. Zróbmy tak. Będą Brick Breaker i ten ziomy mają prawie level. I sobie dobra, i cała ta... Nie, ale daj sobie poczekaj. I cała ta reszta. Z nim będzie duży problem, no bo ono... Level ma niski, więc u niego mogę polegać tylko na tym jego talencie Robin Hooda, ale raczej nie będę chciał tu strzelać, więc... Nie wiem, czy to będzie właśnie odpowiednia akcja, ale niech będzie. Nie. Rewolwer, tylko pistolet. Bo jak już mamy strzelać, to żeby pistolet miał tłumik, nie? Oczywiście taser, granat, pałka, apteczka. Najmniej 2 wydechy. Nie planuję strzelać raczej zbyt dużo, więc myślę, takie coś powinno wystarczyć. A im częściej będę mógł wywalać, znaczy wyłamywać, czy otwierać drzwi wytrychem, zamiast wykopywać je z buta, tym lepiej dla mnie. Bo wiadomo, wykopanie z buta jakieś drzwi jest, no, może nieoszczędne czasowo, no bo wiadomo, i tak tyle samo czasu nam to zeżre, czy tę jedną turę. Ale otwieranie wytrychem nie wzbudza podejrzeń, bo to jest po prostu bardzo ciche działanie, czytaj praktycznie bezgłośne. No a niestety wywalenie drzwi z kopa dość duży hałas jednak powoduje. Więc im lepiej, znaczy im częściej mogę użyć wytrycha, tym lepiej właśnie dla mnie. Kolejny taser, pałka. Taser też widzę, mam chyba nadmiar. No, o ile? O 2, to 2 mógłbym sprzedać ten potrzebowy. Na razie nie jest mi to potrzebne. Apteczka, 2 wytrychy i co jeszcze? A ja miałem granat, ale że nie ma, no to dajmy mi jeszcze małą apteczkę. Przecież mówię, raczej nie będą potrzebne, no ale niech ma. Tutaj i tutaj, żeby było nabite. Teraz sama jest. Mam jeszcze 2 karabiny. Ok, czyli pierwsze sobie dostanie strzelbę. A reszta będzie ogólnie tylko sobie miały rewolwery zamiast pistoletów, niestety.
Dobra, nie, wiecie co? Kurde, dajcie mi tego. Zabieram mu broń. Malfly niech ma właśnie rewolwer. Priscilla niech ma też rewolwer. A te osoby właśnie z góry niech mają pistolety właśnie, bo to będzie lepsze. Bo oni potrzebują do levela, to po pierwsze, no ale po drugie oni mają talent właśnie do mnie huda, czyli gdybym chciał kogoś postrzelić, no to mogę właśnie to zrobić normalnie tłumikiem i nic, i mogę tak zrobić 7 razy. Bez ryzyka wykrycia, nie? A jednak niestety jest taki problem, że jeśli ktoś ma rewolwer, no to faktycznie mogę kogoś tym swoim zastraszyć. No wiecie, dać mi te łapy w górę i nie ruszaj się. Mogę tak zrobić oczywiście. No ale niestety nie mogę zrobić akcji takiej, która jest dość defaultową rzeczą, czyli nie mogę do niego strzelić, ponieważ strzał zaalarmuje praktycznie wszystkich dookoła. Dobra, i Brick Breaker dostaje strzelbę. Ja takie mele. Dobra. I kamizelkę jedną. To jest strasznie irytujące, że kurde, niestety, ale hełmu nie udało mi się kupić. Strasznie randomowe są te rzeczy, które mogę kupować u tego handlarza. Dobra, miej dwa wytrychy. Ja od dawna nikomu od dawna nie dałem nikomu noża w ogóle. W trakcie tego, bo to jest zabawne, bo nóż się w ogóle nie przydaje podczas akcji. To jest aż śmieszne. Chociaż dobra, o może niech ma ten jeden nożyk. Może mu się przyda. Do strzelby, pistoletu, gotowe. Okej. Okay. I teraz tutaj. Mice Superland. Lekarka? Chyba lekarz. Nawet nie wiedziałem, że moja Fran chodziła do tych szarlatanów, ale kiedy dowiedzieliśmy się, że będziemy mieć dziecko, stwierdziła, że dziecko nie jest moje, ale jakiegoś starszego czy kogoś takiego. Po czym uciekła z domu. Wynajmę prywatnego detektywa, który szukał jej od ponad pół roku. Niedawno dowiedział się, że Fran mieszka w społeczności Kolory Życia. Bardzo źle zniosła poród, a dziecko przyszło na świat martwe, więc zostawili ją na pastce losu, by wykrwawiła się na tej ich porodówce. Proszę, musisz uratować moją żonę. Nieważne, że wyprali jej mózg, nie obchodzi mnie to. Też to ma jedne martwe dziecko. Proszę, to zestaw pierwszej pomocy. Ocal jej życie, jeśli zdołasz, i zabierz ją stamtąd. Okej. Czyli też tutaj. Dobra, to tutaj wypada oddać kogoś dobrego, czyli na przykład właśnie Cagliostro. Rafa Grimm. O! Proszę, to jest ta babeczka, z którą Jack miał ten czarny rynek ogarnięty. No, czarny w cudzysłowie oczywiście. Wiecie, to jest ta, który mogłem kupić złoto na przykład, albo biżuterię. Albo za dość sporej ilości je u niej spylić. Przez 20 lat przewoziłam ładunki między Ripton a Sharpwood i zawsze miałam ze sobą strzelbę. Niedawno mi się przydała. Te dziekusy ze wspólnoty zaatakowały moją ciężarówkę na północnej drodze. I to w biały dzień. Odstrzeliłam kilka łbów, ma się rozumieć, cały asfalt umazałam ich krwią. Było ich jednak zbyt wielu, dlatego udało im się ukraść kilka rzeczy z auta, zanim ich przegoniłam. Większość to jakieś tanie badziewie, ale nie mogę przeboleć tej skrzyni czarnego kawioru. Ostatnio połowę moich zysków przyniosi kawior. Odzyskaj dla mnie tę skrzynię, a sobie dzieci wynagrodzę. Oheł, Kevlar. Dwa razy nabój, że nabój do strzelba, po prostu amunicja. Jedna dodatkowa strzelba i 150 dolców. No, przyjmiemy oczywiście. Dobra, i tutaj może Brick Breakera wyślimy. Zobaczmy, jak wygląda sama jest tam. Dobra, może nie. Samo jestem, jak to pójdzie. To u Panini? Tak, u Panini ma. Czy to jest to? Samo jestem ma na przykład ma zatrzymanie, więc może sobie oczyścić miarę drogę, ale nie ma kurwy cierpliwości. To jest ten ból, nie? No dobra, niech będzie tak. Najwyżej po prostu to rozegram jeszcze raz. Let's go. Okej, jak ich tu jest tylko dwóch, to będzie naprawdę proste. Okej.
jest zdjęty. Panini, on... Mógł postrzelić z tego, no ale nie, podziękuję. Podejdź. I pałą w ryj. Dobra, i kończymy turę. I weź tego panini teraz skuj. Okej. No to było proste. To było to przejęcie, rozumiem, właśnie tego auta. Dokładnie. Ok, jedziemy dalej. Nie wzbudzamy podejrzeń. Okej, brama się otwiera. Wjeżdżamy. Czy to jest krew? Dobra robota z ciężarówką. Niczego się nie spodziewali, ale to ledwie pierwsza faza misji. Teraz jesteście w głębi terytorium wroga. Poruszajcie się ostrożnie, ale szybko. Najbardziej niebezpieczni kultyści długo wyjdą z kościoła. Nadsłuchujcie dzwonu. Przy piątym sygnale rytuał będzie zakończony. Okej. Okay. O, Jesus. Czemu? Czemu nie mogliście wyjść, kuźwa, z tej strony? Nie będę musiał tu zmarnować wytrych normalnie na tę akcję. No masakra. Chociaż dobra. Taktyczny zapis. Spróbujmy wywalić to z buta. Nice, nikt się nie zorientował. Świetnie. Okej. Okay. Chciałem sobie oddalić, kurde, mapę, no ale widzę, nie mogę. No, duża ta miejscówka, niestety. Nie mogę sprawdzić, niestety, ilu mam typiarzy ogólnie. No, ale raczej w jakimś domu będzie ta cała Irina. Ewentualnie może w tym namiocie. Czyż nie, nie. Nie, to raczej nie. Tutaj też pewnie. Okej, tutaj jest chyba jeden z naszych, tak? Dobra, to jakby go postawić przy oknie, to miałbym wgląd do środka, taki mniej więcej. Wiadomo, tutaj będzie, tak, to będzie cała lecznica z tą jedną laską, z tą babką, co mamy jej pomóc i odstawić. Tutaj autko, więc to raczej nie to. No, tutaj jest kto? Samo jest tam, okej, czyli on tutaj ma swoją robotę do zrobienia. Ja cię sumę, gdzie ona może być? Jakby to było najważniejsze, wiecie, ustalić priorytet, nie? Czyli gdzie mniej więcej się spodziewać tej babki. Dobra, weź Duval. Dobra, tu jest kościół. Okej, tu nie ma w ogóle wglądu, czyli tutaj nawet nie ma co wchodzić. Dobra, to sam, znaczy sama jest tam. Duval, weź, nie, sprawdź tutaj. Okej, tu jest pusto. No pusto. Mamy tutaj co? Mamy... No apteczkę, ale apteczkę aż tak nie potrzebam. Ich w chuj. Więc dobra. Spróbujmy wykorzystać tę sytuację. I właśnie... Knock, knock! Poszukać w ten sposób tej właśnie babki. Czy ona jest... Dobra, nie. Tutaj mogę... Właśnie, najpierw tutaj. Ty. Dobra, on nie wykorzysta tylko jedną turę, niestety. Right away. Czy to miałby jakiś większy widok? Niestety nie bardzo. Dobra, to nie wykorzysta dwie i przejdzie tutaj. Aha, też nie ma widoku. Zajebiście. Dobra, kogo tu mam jeszcze? Sama jest Stana. On może wejść tu. Roger. Got a visual. Dobra, ja. No super. To się kolega wjebał. Pok-
pokaż mi to. Tutaj też pusto, czyli tutaj jest tylko trzech typów w najbliższej okolicy. Dobra. Tutaj? Tutaj mamy kawior, który musimy zdobyć. Okej. Okay. Że to jest ten key, nie? Ta kluczowa sprawa. Ustalić, gdzie jest ta baba, bo mówię, ja aż tak nie muszę teraz plądrować tego miejsca. Znaczy tylko zgarnąć tą koleżankę, gdziekolwiek ona się znajduje i potem mieć spokój, nie? Czyli dobra, tutaj, no tu na pewno jej nie będzie. Chociaż kto wie. Zobaczmy. Sending intel. Over. Tak jak sądziłem, pusto. Dobra, co ja tu jeszcze mogę sprawdzić? Tutaj wnętrze. A, tylko właśnie, tylko Duval może jedno pomieszczenie naraz. Przecież dobra, tutaj na pewno jej będzie, bo tu jest jakieś takie ala więzienie, coś tam. Tu jej nie będzie na pewno. Tutaj pewnie też jej nie będzie. Też wątpię. Tu już sprawdzałem. Też nie. Dobra, sprawdź tu. Pusto. No, dobra, niech będzie. YOLO. Po prostu idziemy kolejno stąd. Wychodzimy. Okej, mamy ziomka. Z tej strony też. Zajebiście. I the fuck? Ej, tu jest tyle ludzi. I żaden z nich się nie zaniepokoił tym, że ktoś wykopał drzwi? No sorry, ale to jest jakiś żart. Ty Brickbreaker też stoi w takiej durnej pozycji teraz, bo kurde, ten się tylko lekko obróci i już jest alarm, nie? Niestety. Brown. On by to musiał obejść, no to najbliżej ma stąd. Niech się schowa tutaj. Ej, patrzcie, miałem wyczucie, żeby się tutaj schował. No i teraz ty schowaj się tu, miej widok. Hey, check this out. Ha, serio? Jedną kratkę, kurde, za ten. Zobacz, ma cierpliwość. Nie ma, no to może przejść tę jedną kratkę. Tylko na Boga, niech oni go tam nie zauważą. No i kurde, Brickbreaker. YOLO. Idzie tam. Ten podszedł bliżej. Ten poszedł tam. Ten idzie bliżej. Coś się nowy pojawił. I to tyle, okej. Okej. Dobra, ja podszedł tutaj, żeby się tego typa stąd pozbyć. Jak stanę, no jak stanę tu, to na pewno go nie utrafię, więc... Chodźmy tutaj. Jesus Christ. To jest takie ryzyko. Może nie... No fucking way! Nie! Kurwa, nie daj mu pałki, are you fucking serious? Don't move a muscle! Ja pierdolę. Kurwa, nie, no i muszę całą misję, kurwa, zresetować, bo kurwa typowi pałki nie dałem. Got it. Okej, widzimy się po cięciu. Niestety jest to kolejna z tych akcji, które... będę musiał naprawdę bardzo przyciąć, bo aktualnie ta misja jest nagrywana już przeze mnie przez prawie 2,5 godziny.
A najgorsze jest tym wszystkim to, że ja tutaj za wiele tak naprawdę nie zrobiłem. I niestety, przyznam się do tego, bo nie powiem, tak jak czasami zdarza mi się wykorzystywać trenery, na przykład w Dark Soulsach, żeby się szybciej przefarmić, na przykład w Elden Ringu. Tutaj też wykorzystałem takowy, po to, żeby głównie w tym jednym miejscu pozbyć się wszystkich typiarzy, bo nie starczyło mi ruchów, a co, nieważne jak to szachowałem, to co chwilę ginął mi policjant, a chciałem tego uniknąć. Ale powiem wam tak, prawie całą misję przeszedłem właśnie bez tego trainera, do tego momentu, czyli praktycznie jakieś 90% misji zrobiłem bez trainera, tylko na samym wczytywaniu. Jeśli kogoś to interesuje, to w tym tutaj namiocie znajdowała się właśnie ta cała... Alfina Bering. Dodatkowo znalazłem tutaj jeden kod do właśnie tego miejsca, gdzie była żonka od naszego ziomka, tego co mieliśmy uratować. Cofnąłem się tutaj praktycznie dzięki trainerowi, aż tutaj zabrałem kawior i poleciałem z powrotem. Tutaj był też kolejny kod. Tutaj kod jest 7710 i tutaj macie sporo fajnych rzeczy, znaczy sporo. Trzy bardzo drogie rzeczy, mianowicie komputer, mini lodówkę i telewizor, który sobie tutaj przepakowałem. Tutaj jeszcze musi ten ziomek dojść do tego miejsca, no ale Rogue już się może przygotować, żeby zrzucić tą babę na następną turę. Dobra, Allardyce stoi tutaj, Buka stoi tutaj, Rogue, Boon. No i tylko on musi donieść paczkę, ją zrzucić i kończymy misję wtedy. Dobra, no i teraz ty, podejdź. De facto, też taka ciekawostka, jeśli w ciągu 30 tur nie zrobicie tej misji, no to wtedy z kościoła wychodzą ci gostkowie, trzeba się nimi wtedy zająć. Na szczęście mnie udało się, no poniekąd dzięki trainerowi, no bo inaczej bym się musiał też jakoś tak, wiecie, szuflować, żeby omijać tych gości. Musiałbym jakoś tam wracać, ale na szczęście udało mi się to zrobić w mniej, chyba 31, znaczy mniej, lekko więcej, 31 albo 2 tury. Zobaczymy. A nie, to mi gra nie pokaże. No i zobaczmy. Według gry zrobiłem tą misję godzinę 46 minut. No moje nagranie mówi, że jeszcze 45 minut trzeba doliczyć. Zadania ukończone. 6 kosztowności nieznalezionych, ale szczerze jestem na takim momencie fabuły, że totalnie nie potrzebuję w ogóle pieniędzy. Bo pomimo, iż na bieżąco wykupiły tego handlarza, co takie lepsze dla mnie fanty, on nie ma nic aktualnie, co mnie nie interesował. Nawet amunicji nie mam co u niego wykupywać, a kupuję to tylko po to, żeby mieć może jakieś odświeżenie oferty potem. Dobra, kontynuujemy. Okej, Brickbreaker na pewno zostanie level oczywiście. No i cyk, paląca zemsta. Punkt strzelanie. Tutaj Cagliostro też dostanie level. Mu się Kameleon niestety wylosował. Czyż w sumie? Nie wiem, czy to nie jest tak, że chyba wszystkie da się mieć te... Czyli wszystko... Dajmy 25%. Okej. Okay. Nawet te 25% się chyba od razu zwróciło. Tak naprawdę. Co my tutaj mamy? Kasyno. Okej. Okay. Co jest do kupienia? Zobaczmy. Strzelba, pistolet, sporo hełmów, dodatkowy rewolwer, tego nie potrzebuję. Pistolet na pewno chcę wziąć. Kewlary się przydadzą, chociaż kewlarów ma chyba dużo. O, granaty, no na to trochę liczyłem, że to się pojawi. Dobra. Granaty, tłumik, hełmy, pistolet, strzelby. Czy ja chcę strzelbę? Co mogę kupić, czemu nie? No i pyk. I co mi tutaj, mam ile? Lekko 7500, rewolwer, 4 kewlary, 1 pałka. No pałki nie potrzebuję kupować. Zobaczmy, co bym tutaj musiał wykorzystać. I to, tu. Zobaczmy, karabin. No. W sumie można taki dystans, bo właśnie lepsza strzelba. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No akurat mam 6 strzelb i 5 pistoletów. Tłumików mam akurat dużo. Ja mam pałek, 2, 4, 6, 6 noży. Apteczek mam w cholerę. Gdyby potrzeba pieniędzy, mógłbym naprawdę sporo tych apteczek sprzedać, no ale nie potrzebuję pieniędzy.
bo już to jest dosłownie przedostatnia misja w grze, na którą teraz, czy nie teraz, tylko którą będziemy w kolejnym odcinku wykonywali. Ale zobaczymy. Dobra. Okej. Cofamy to oczywiście do tej mapki, bo w tym odcinku to będzie wszystko. Czyli proszę, tak jak sądziłem, tutaj misja i pewnie tutaj jest misja fabularna ostatnia. Tak więc ode mnie póki co to będzie tyle. Mam nadzieję, że w kolejnym odcinku misja ta pójdzie lepiej niż ta aktualna. No bynajmniej jej końcówka, bo ogólnie sama misja poszła mi nawet spoko. Tylko mówię, to jest niestety kolejna misja, której się pojawi chyba tylko ten fail z niedaniem pałki typowi. No a potem przycięcia do jakichś konkretnych momentów, gdzie znalazłem, gdzie poznajdowałem jakieś rzeczy. Ewentualnie, no jak nie, to się skończy tak samo jak na ranczu, czyli od razu po prostu to wytnę do końcówki, gdzie tylko właśnie te ludki idą już powoli do wyjścia z tą bałeczką, nie? Nie wiem, jak to rozwiążę, zobaczymy. Ode mnie w tym odcinku to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Rebel Cops. I dodatkowo w odcinku przedostatnim. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!